Dzień dobry Państwu. Pośród tych 12 substancji zanieczyszczenia uznawane w ostatnich latach za najbardziej problematyczne, dla których w Polsce obserwowane są przekroczenia norm, to jest pył zawieszony PM2,5, pół zawieszony PM10 wraz z oznaczanym benzapirenem i metalami ciężkimi, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i benzen, które to elementy są składnikami smogu zimowego, oraz ozon, element smogu fotochemicznego w porze letniej. W Polsce monitoringiem jakości powietrza zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pośrednictwem sieci stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. I Główny Inspektorat Ochrony Środowiska GIOŚ zajmuje się monitorowaniem, dokonywaniem ocen jakości powietrza oraz informowaniem społeczeństwa o wystąpieniu, o sytuacjach różnych i o jakości powietrza. Źródło danych znajduje się na stronie powietrze.gioś.gov.pl. Tam można znaleźć po pierwsze informacje rozmaite na temat działania stacji, na temat jakości powietrza, dane prawie w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne oraz liczne opracowania. Aktualnie sieć stacji obejmuje 284 stacje jakości powietrza. Wśród nich znajdują się, najgęściej zlokalizowane są one w rejonach, gdzie jest powietrze najbardziej zanieczyszczone, w województwach śląskich, małopolskim, kujawsko-pomorskim. Najmniej tych stacji jest w województwie podlaskim oraz opolskim. W skład tych stacji PMŚ wchodzą również stacje innych instytucji, nie tylko stacje GIOŚ-u, i między innymi są to stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rokrocznie GIOŚ publikuje raport o jakości powietrza i stanie środowiska w Polsce. Ja oparłam się na danych na podstawie roku z 2022, ponieważ nie były dostępne na moment tworzenia prezentacji raporty z okresów późniejszych. Wczoraj ukazał się raport dotyczący oceny jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2023. Jak wykazują dane za rok 2022, ale też ten raport potwierdza to raport ten szczątkowy, który wczoraj się ukazał. Jakość powietrza w Polsce stale się poprawia. Niemniej jednak mamy stale do czynienia z przekroczeniami sytuacji, z przekroczeniami norm. Największe problemy stwarza benzapiren. Takie są konstatacje najkrótsze. Pył zawieszony to jest jedna z frakcji pyłu zawieszonego obserwowanego w Polsce. Tutaj na mapach widzimy, jak się kształtują te wartości na obszarze Europy. Widać, że Polska należy do krajów, gdzie te stężenia są nieco wyższe niż średnio w Europie, chociaż nie najwyższa na kontynencie. Jeśli chodzi o Polskę, to najwyższymi zanieczyszczeniami na północy jest ta strefa taka najbardziej czysta, na północy i północnym wschodzie. Im bardziej na południe, tym te zanieczyszczenia są wyższe. W rejonie Górnego Śląska i Małopolski najwyższe, w rejonie miast charakterystyczne są też takie i wzdłuż dróg. Jeśli chodzi o zmiany z roku na rok, to one wykazują istotnie statystyczny trend malejący. To są średnie roczne od powiedzmy wartości 44 w 2010 do 24 w tym roku. Pył PM2,5
Tutaj również Polska niestety nie kształtuje najwyższe wartości. To są te kolorem czerwonym oznaczone najniższy kolorem niebieskim granatowym. Tutaj również Polska jest w tych strefach wyższych z przekroczeniami. Jeśli chodzi o charakterystyki w skali przestrzennej na obszarze Polski, to również mamy do czynienia z tymi najniższymi wartościami na północy i najwyższymi w rejonie Śląska, Górnego Śląska i Małopolski, i również widoczne, bardzo się udaczają rejony miast i również widoczne są nitki takich większych komunikacyjnych dróg. Również tutaj mamy do czynienia ze spadkiem z roku na rok tych zanieczyszczeń. Sytuacja się poprawia. Jeśli chodzi o rozkład w ciągu roku, tutaj mamy porównanie po lewej stronie był PM2,5, po prawej PM10. Jest to informacja, jak w ciągu roku od stycznia do grudnia zmieniają się wartości stężenia na poszczególnych, znaczy na wielu stacjach w Polsce. Nie są to wszystkie stacje, ale ten trend jest podobny, ta tendencja jest podobna, mianowicie w okresie marzec i listopad, grudzień te wartości stężenia są najwyższe, to są wartości dobowe. W okresie letnim praktycznie one są bardzo bliskie zera. Jest to niby charakterystyczne zanieczyszczenie dla okresu zimowego czy okresu chłodnej pory roku. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy przekroczenia norm występują również w okresie letnim, o czym potem za chwilę. Tutaj wspominałam, i to mówiła też pani dyrektor Toczko, że benzapiren w pyle zawieszonym jest taką substancją, która reprezentuje wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. I tutaj, jak widać, Polska znajduje się w strefie najwyższych stężeń w Europie. I w Polsce te stężenia również widoczne są na obszarach miasta, gdzie jest to związane ze spalaniem komunalno-bytowym, tak zwaną z niską emisją. Zanieczyszczenia na Śląsku i w Małopolsce są największe. Znów mamy obszary dużych miast, aglomeracji. Najniższe zanieczyszczenia w rejonie północy Polski. Tutaj po początkowym spadku zanieczyszczeń na początku okresu, potem się ustabilizowały, nieco wzrosły i znów spadły. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wartości, to one stale utrzymują się na poziomie dwukrotnie wyższym niż norma dla tego zanieczyszczenia wynosząca 1 nanogram na metr sześcienny, a to jest 2,4 w tej chwili wartość. W ciągu roku bardzo wyraźna jest widoczna różnica między stężeniami zimnej, chłodnej okresu roku i okresu letniego. Jest to zanieczyszczenie, które wykazuje największą zmienność, największe różnice między tymi dwiema porami roku. Tutaj praktycznie są bliskie zeru zanieczyszczenia w lecie, bardzo wysokie zimą. Kolejnym elementem przysparzającym problemów, jeśli chodzi o przekroczenia norm w zakresie ochrony zdrowia, jest ozon, który jest typowo zanieczyszczeniem letnim. Jest to zanieczyszczenie wtórne o pochodzeniu fotochemicznym, gdzie istotne znaczenie mają takie warunki meteorologiczne jak temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne i również utrzymujące się warunki takiej stagnacji powietrza. Jest to zanieczyszczenie letnie. Najwyższe wartości Polska jest w strefie, powiedzmy, przeciętnych wartości dla Europy. Niemniej jednak w całej Europie te przekroczenia występują.
Najniższe wartości stężenia ozonu i najmniej tych przekroczeń obserwowanych jest na północno-wschodnim krańcu Polski, najwięcej w rejonach Polski południowej, również Śląsk, Małopolska. Zmienność stężenia ozonu z roku na rok jest taka falowa. I tutaj wyraźnie widać, że od powiedzmy kwietnia do sierpnia te stężenia są najwyższe i bliskie zeru w okresie chłodnej pory roku. Na poziom stężeń zanieczyszczeń bardzo istotny wpływ mają warunki meteorologiczne. Warunki meteorologiczne w danym dniu i warunki meteorologiczne w dniach poprzedzających, powiedzmy, epizod. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze i tempo zachodzącej w nich przemian, powstawanie i zanik zanieczyszczeń w atmosferze. Istotny wpływ mają takie czynniki jak prędkość, kierunek wiatru, kierunek napływu mas powietrza, stan równowagi atmosfery, wysokość warstwy mieszania, temperatura powietrza, natężenie promieniowania słonecznego, opady atmosferyczne. Wszystkie te warunki determinują wielkość emisji, znaczy inaczej. Warunki meteorologiczne mają również wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza, bowiem w okresach niższych temperatur ta emisja jest znacząco wyższa, w ogóle jest wtedy dominuje. I rozkład tych warunków meteorologicznych korzystnych i niekorzystnych determinuje rozkład również wysokości stężeń zanieczyszczeń powietrza. Na koniec, to już jest ostatni slajd. Jest to taka nietypowa sytuacja letnia. Jest to sytuacja z sierpnia 2022 roku, kiedy w rejonach, gdzie zwykle mamy do czynienia z bardzo niskimi wartościami zanieczyszczeń, pojawiły się stężenia pyłu zawieszonego przekraczające 100, a nawet 150 mikrogramów na metr sześcienny, powodujący konieczność LEGIOŚ, powodujący konieczność wszczęcia ogłoszenia poziomu informowania i poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia. Obszar objęty to były województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i część województwa podkarpackiego. Utrzymywały się ta sytuacja przez kilka dni, a spowodowana była unosem pyłu z nad Europy Wschodniej, południowo-wschodniej i pożarami w tamtych rejonach. No i tutaj Centrum Modelowania Meteorologicznego dawało prognozę, jak to stężenie pyłu będzie się rozkładało w najbliższych dniach i prognozowało, że ustąpi, powiedzmy, po paru dniach. Dziękuję bardzo. To tyle, co.